Chwała Jezusowi! Moje kochani bracia, moje kochane siostry, oddajmy chwałę dzisiaj naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wywyższajmy Jego imię za to, co dla nas zrobił. Za to, że złożył się w ofierze za nasze grzechy. Za to, że dał się przybić do krzyża za nasze grzechy. Za to, że Jego sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy uwolnieni od obciążającego nas listu dłużnego. Wywyższajmy dzisiaj z całych sił naszego Pana i naszego Zbawiciela za to, że jesteśmy zbawieni. Za to, że na krzyżu dokonała się całkowita zapłata za nasze grzechy. Za to, że dzisiaj jesteśmy zbawieni. Jesteśmy uniewinnieni z naszych grzechów. Nigdy, absolutnie nigdy nie dajmy się wytrącić z tego stanowiska. Nie dajmy zapomnieć. Nie dajmy się omotać ani zmanipulować i odejść od tego, co wydarzyło się na krzyżu. Na krzyżu wydarzyło się wszystko, co jest dla Ciebie i dla mnie najważniejsze. Na krzyżu Golgoty wydarzyło się wszystko, co jest najważniejsze dla tego świata. Centralny punkt historii całego wszechświata miał miejsce w krzyżu. I ten krzyż jest naszą wolnością. Sińce i rany naszego Pana Jezusa Chrystusa zbawiły nas, uratowały, uleczyły, uniewinniły nas. I za to oddajmy dzisiaj chwałę naszemu Bogu. Oddajmy Panu Bogu, naszemu Zbawicielowi z całego serca chwałę. Nasze życie niech będzie na Jego chwałę. Nasze życie niech będzie godne Ewangelii. Moi drodzy bracia i siostry, wywyższajmy dzisiaj naszego Pana Jezusa Chrystusa z całych sił. Moi drodzy, kochani bracia i siostry, dzisiaj chciałbym słów kilka powiedzieć o zaufaniu Bogu, w ciemnych dolinach. Ponieważ, tak jak zacząłem od tego, że to, co wydarzyło się na krzyżu, jest dla nas zbawienne. Ale Pan Jezus dał nam kilka jeszcze więcej obietnic. Dał nam przykazania, dał nam nakazy, ale dał nam też obietnice. I te wszystkie trzy rzeczy, nakazy, przykazania, obietnice, są ciągle aktualne. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o aktualności Bożych obietnic, moi drodzy. I zaczniemy od jednego fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 16-20. Jest to końcówka Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus Chrystus po swojej męce zmartwychwstał i przyszedł do swoich uczniów i mamy zakończenie Ewangelii i mamy krótką relację, co się tam wydarzyło. I zaglądnijmy tam na chwilę. Ewangelia Mateusza 28, 16, 20. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Alleluja. Moi drodzy, są to ostatnie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu, Pan Jezus daje uczniom, czyli Tobie i mi też, wielki nakaz misyjny. Idźcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami narody, chrzcicie je. Tam jest nakaz, idźcie i róbcie. To jest ciągle aktualne. Pomimo tego, że Pan Jezus powiedział to do swoich uczniów 2000 lat temu, to ciągle jest aktualne dla Ciebie i dla mnie. Ale to tak dzisiaj na marginesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o innych słowach, o innym akcencie, które Pan Jezus tutaj nam powiedział, co jest też dzisiaj ważne i aktualne. Posłuchajcie. Ostatnie słowa w Ewangelii Mateusza Pana Jezusa brzmią tak: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, czy wierzysz w to, czy ufasz Panu Jezusowi, że kiedy On powiedział 2000 lat temu do Jego naśladowców, że On jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata? Czy Ty w to wierzysz? Technicznie wypada powiedzieć, że tak, amen, alleluja, wierzę w to, tak jest. Ale czy tak jest w praktyce?
Czy tak jest w praktyce, że wierzysz, że Pan Jezus jest z Tobą w każdej chwili Twojego życia? Tu, teraz, gdzie Ty tego słuchasz i gdzie ja teraz tego nagrywam? Że jest tak samo w Bejrucie, Iranie, w Rosji i u mnie w Radomiu. Czy wierzysz w to? Moi drodzy, powiem Wam pewną historyjkę. Miało to miejsce kilka lat temu, kiedy mieszkałem jeszcze w Poznaniu. Ja mieszkałem na obrzeżach Poznania i zaraz, kiedy wychodziłem z domu, zaczynał się przepiękny lasek. I w tym lasku, przez ten lasek przechodziły tory. I ja bardzo często, kiedy było ciepło, brałem Biblię, wyłączałem telefon, szedłem do tego lasku, czytałem Słowo Boże, cieszyłem się przyrodą, cieszyłem się naturą, rozmawiałem z Panem Jezusem, cieszyłem się relacją z Nim. Pan Jezus mówił do mnie, czytałem Słowo, rozważałem. Powiem Wam, wspaniały czas. Tak na marginesie powiem Wam, że jeżeli Boga nie słyszycie, to wyłączcie wszystko, co Was rozprasza. Telefony, jakieś komunikatory. Idźcie w przyrodę. Zobaczcie, Pan Jezus odchodził na osobność i tam się modlił. Zostawiał wszystko. Nie patrzył na nic. I to nie tylko ja, ale wielu ludzi, z którym to opowiadam, mówi, że kiedy właśnie zostawiają wszystko i idą w przyrodę, w naturę, normalnie słyszą Pana Boga. Kiedy w tym cywilizacyjnym hałasie jest tak ciężko usłyszeć Boga, tak ciężko się skupić na tym. Więc wracajmy do tematu. Moi drodzy, ja sobie w tym Poznaniu lubiłem właśnie chodzić w tą przyrodę, lubiłem czytać Słowo Boże, rozmawiać z Panem Jezusem i lubiłem też, nie naśladujcie mnie, ja wtedy nie wiedziałem, że tego nie można robić, lubiłem sobie chodzić wzdłuż torów, po torach, czyli jak najdłużej utrzymam równowagę. To było takie moje, wiecie, na zakończenie sobie robiłem taki kurs, jak daleko pójdę, nie tracąc równowagi, po szynach chodząc. No i któregoś razu sobie szedłem i nagle widzę z krzaków zajaśniło mi z jednej, z drugiej strony dwie czarne postacie, które mnie otaczały, wiecie? Nagle wyskoczyły dwie postacie, osaczyły mnie, otoczyły. Okazało się, że są to sokiści, czyli służba ochrony kolei. Przyszli mnie spytać, co Pan tutaj robi? No i ja im odpowiedziałem, no proszę Pana, no czytam Biblię, rozmawiam z Bogiem, cieszę się swoim życiem, spaceruję sobie po lesie. I oni mówią, że kilka dni temu w innej części Poznania na obrzeżach młody człowiek rzucił się pod pociąg i popełnił samobójstwo i dlatego oni dostali zgłoszenie, że ktoś chodzi właśnie po szynach i musieli zareagować na te zgłoszenie, a ten chodzący ktoś po szynach to byłem ja. A więc przybiegli do mnie i pytali się, co ja robię, co ja właściwie robię sam na torach w lesie. I kiedy im zacząłem mówić, wyjaśniać, co ja robię i kiedy im powiedziałem, że czytam Słowo Boże i rozmawiam z Panem Bogiem, zauważyłem ich szybką wymianę spojrzenia i bardziej się ściśnili do mnie. Zaczęli mi zadawać ciekawe pytania. A czy u Pana wszystko w porządku? Czy Pana życie jest ok? Czy nie zamierza Pan popełnić samobójstwa? Kiedy zaczęli mi zadawać te pytania, ja zrozumiałem, w jaką stronę ich myśli idą i zacząłem się śmiać serdecznym śmiechem. Mówię, nie Panowie. Opowiedziałem im swoje świadectwo, tak pokrótce. Powiedziałem, że drodzy Państwo, ja byłem kiedyś narkomanem, więźniem. Ja po większą połowę swojego życia zmarnowałem. I kiedy Jezus przyszedł do mojego życia w więzieniu i darował mi wszystkie długi, zbawił mnie z nich. I kiedy ja się nawróciłem i poszedłem za Nim, odzyskałem chęć do życia. I ja chcę żyć, ja kocham życie. I to, że ja czytam Słowo Boże, to jest dla mnie radość. Ja nie przyszedłem popełnić samobójstwa i wziąłem Biblię, żeby jakieś jeszcze takie religijne, smutne, nie wiem, uczynki czy coś tam porobić, jak to czasami robią przyszli samobójcy. I oni aha, porozmawiali chwilę, upewnili się, że to chyba jest prawda i wypisali mi mandat na 50 zł. Właśnie wtedy się dowiedziałem, że chodzenie po szynach nie jest normą, że to jest karalne nawet i zabronione. Więc nie chodźcie po szynach, a szczególnie w lesie. No więc, ale wróćmy do tematu, ponieważ ta historia wydaje się zabawna i ja też śmiałem się z niej, ale zrozumiałem jedną ważną rzecz, moi drodzy, że właśnie tak myśli świat, tak myślą ludzie, którzy są niewierzący, którzy nie są chrześcijanami, że dla nich Bóg jest ostateczną deską ratunku. Rozumiecie? Kiedy przychodzą jakieś problemy, doświadczenia w ich życiu, oni się i mają
z wszystkich sposobów, które znają, które uznają za stosowne, które kiedyś tam im pomogły do rozwiązywania problemu. Ale kiedy już wszystko to zawiedzie, to sprawdza się przysłowie, jak trwoga, to do Boga. I często jest taka postawa ludzi niewierzących, że no to już mi tylko modlitwa została. No to już tylko do Boga. I tak ci właśnie sokiści myśleli, że ja pewnie chcę popełnić samobójstwo, jestem na skraju jakiegoś załamania nerwowego, że nie daję rady z problemami, no i pewnie wziąłem Biblię i zamierzam się rzucić pod tory. I wydaje się to z jednej strony zabawne, śmieszne, ale z drugiej strony to mi pokazało, jak myśli człowiek światowy, człowiek nieznający Chrystusa, człowiek, który nie może się oprzeć na jego wielkich obietnicach. I tak myśli świat. Jak trwoga, to do Boga. Bóg jest dla nich ostateczną deską ratunku. Jak już wszystko zawiedzie, to wtedy Boże ratuj, Boże Wszechmocny, gdzie jesteś? Często też ci ludzie zaczynają obwiniać Boga. Grzeszą, żyją po swojemu, nie słuchają Boga, a jak coś się wydarzy, to cała wina spada na Boga. Boże, gdzie Ty byłeś, kiedy to i tamto się działo? To wszystko Twoja wina. I tak świat widzi Boga. I żeby nie było, że była to jednorazowa sytuacja, to powiem, że w przeciągu lat, kiedy głosimy Ewangelię, to często się spotykam z podobnymi sytuacjami, ale wiecie, kontekst jest ten sam, że dopiero na szarym końcu listy jest Bóg. Jako ostatnia deska ratunku. I tak myśli świat. Ale my, chrześcijanie, my, którzy jesteśmy Chrystusowej myśli, my, którzy zostaliśmy zbawieni, oczyszczeni Jego krwią, zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności, z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi Króla Królów, Pana Panów. Jesteśmy dziećmi Boga, który jest miłosierny, który jest łaskawy, który jest dobrotliwy, który też jednocześnie jest sprawiedliwy, który też jest wszechmogący i wszechmocny. My należymy do tego Boga. My mamy wielkie obietnice. W Biblii jest wiele obietnic, ale dzisiaj tylko na tej jednej chcę się skupić, że kiedy Pan Jezus odchodził, powiedział do uczniów i naśladowców Jego, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I mimo, że minęło 2000 lat od tych słów, kiedy zostały wypowiedziane, mimo, że żyjemy w innych już realiach, kulturze, nawet żyjemy w innych geograficznych wymiarach, to ta obietnica jest aktualna. I czy Ty w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki? Ale nie pytam Ciebie o taką wiarę, o której pisał Jakub, że Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Diabeł i demony też wierzą, ale one chociaż drżą. Moi drodzy, w jakiś sposób świat wierzy w Boga, ale ta wiara jest tak samo jak wiara demonów. Bóg wierzy, że Bóg jest? Wierzę. Ale czy i tak świat wierzy, że no jest Bóg, no ale no co z tego, że Bóg jest? No co z tego? Jest i tyle, nie? I moi drodzy, teraz tak. Czy Ty wierzysz w Boże obietnice, tak jak Jezus tego wymaga, czy tak właśnie jak świat? Że póki jest dobrze, to łatwo się ręce podnosi na nabożeństwie, krzyczy Alleluja, łatwo się błogosławi, łatwo się daje świadectwo. Ale kiedy przyjdą na Ciebie problemy, doświadczenia, czy właśnie Twoja wiara jest taka sama, jakiej Jezus wymaga i taką, jak miałeś w tych jasnych, słonecznych dolinach? Dlaczego o tym mówię, moi drodzy? Dlatego o tym mówię, że stety, niestety w tych właśnie problemach wychodzi, w co Ty naprawdę wierzysz. Czy Ty wierzysz tak naprawdę w Boga? Kiedy przychodzą na Ciebie doświadczenia, kiedy przychodzą na Ciebie próby, kiedy spada na Ciebie cały grom doświadczeń, jak na Hioba, to czy wierzysz, że Bóg jest ciągle w tym samym miejscu? Czy naprawdę w to wierzysz? Wiecie, pytanie nie jest od czapy. Pytanie nie jest tylko po to, żeby nagrać ten filmik. Pytanie jest dosyć istotne, ponieważ jestem w ciągu teraz kilku sytuacji i to już nie raz jest, że na wielu chrześcijan przyszły jakieś doświadczenia, jakieś problemy, jakieś kłopoty. I wielu z nas nie wierzy w Boże obietnice. Zaczyna się takie myślenie jak świat.
Kiedy przyjdą doświadczenia, zaczynamy rozwiązywać problemy po swojemu. Zaczynamy ten cały pakiet uruchamiać, który kiedyś nam w świecie służył. Kiedy już wszystko nie wypali, kiedy już wszystko zawiedzie, to zachowujemy się jak świat i mówimy, no to proszę Cię o modlitwę, bo już mi tylko modlitwa została. I tak samo jak świat, wielu chrześcijan traktuje Boga. Kiedy przyjdą problemy, doświadczenia i kłopoty, zaczynamy wyjmować cały pakiet, który nam kiedyś służył, tych wspomagaczy, rozwiązywaczy problemów. Dopiero na samym końcu udajemy się pod tron łaski. Ale tak być nie powinno, ponieważ mamy obietnicę, że Bóg jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, że Pan Jezus wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. I wielu chrześcijan, kiedy przychodzą na nich doświadczenia i problemy, ucieka od Boga, czeka w jakiejś próżni i zawieszeniu, aż się problemy rozwiążą. Czeka w jakimś miejscu nijakim, kiedy problemy same się rozwiążą. Jeden człowiek, kiedy go zapytałem, dlaczego bracie, już nie czuć w tobie Chrystusa, a przeżywasz wielkie problemy, dlaczego nigdy nie prosisz o modlitwę, dlaczego nie pościsz, dlaczego nie szukasz Boga z całego serca, dlaczego ja od kilku tygodni, kiedy przychodzę, widzę twoją Biblię w jednym miejscu, że ona leży nieruszona i wiem, że z niej nie korzystasz. I ten człowiek mi powiedział, że kiedy przejdą problemy, on wróci do Boga i będzie mu służył tak jak dawniej. Czy to jest wiara, czy nie wiara? Odpowiedz sobie sam. Czasami jest też tak, że chcemy coś konkretnie. Chcemy coś dostać, chcemy coś otrzymać. I prosimy Boga, ale nie słuchamy, co On ma do powiedzenia. Nie słuchamy, co On naprawdę ma do powiedzenia. Mamy swój pomysł na daną rzecz. Posłużę się pewnym przykładem. To jest tylko przykład. Gdzieś w przeszłości go przerabiałem, więc... Niech to będzie jako tylko przykład, moi drodzy, ok? O nikim konkretnym nie mówię. Ktoś postanowi się ożenić. Pytał Boga, ale jednocześnie miał sygnały, które jasno i wyraźnie mówiły, że ta osoba nie jest dla niego. To było jasne, oczywiste. Wszyscy wokół to widzieli i wszyscy o tym mówili. Ale nie, ta osoba wiedziała lepiej. I mówiła, że to Bóg dał jej tą osobę. Po kilku latach małżeństwo się rozsypało. Człowiek, który nie był tak naprawdę nigdy wierzącym, zaczął żyć jak człowiek niewierzący, czyli żył tak, jak zawsze żył. Nagle współpartnerowi się oczy otworzyły i mówi: hej, ale ja przecież miałem wiele sygnałów, nie? Mówię, no to dlaczego nie weszłeś w to? To dlaczego, przepraszam, weszłeś w to małżeństwo, skoro to nie było dla ciebie? Bo tamto i owamto. Oczywiście jest to takie mgliste tłumaczenie. Ale jednocześnie wychodzi, że Pan Bóg dawał jasny i wyraźny sygnał, że to małżeństwo, przyjacielu, nie jest dla ciebie. Byłeś nieposłuszny Bogu. Mimo, że się modliłeś, mimo, że dostałeś odpowiedzi, to i tak wziąłeś to, bo chciałeś to wziąć. I tylko chciałeś, żeby Bóg parawkę podstawił, podpisał się pod twoimi pożądliwościami, pod twoim chciejstwem. Ale kiedy wysypał się ten cały syf, brud, grzechu, kiedy zostałeś ręką nocniku jako sam, to zacząłeś Boga winić. To zacząłeś rzucać na Boga całą odpowiedzialność, że to twoja wina, że ty nic nie zrobiłeś, ale przecież Bóg ci powiedział. I konsekwencja tej historii jest taka, że usłyszałem zdanie, że ja nie chcę takiego Boga. Ja nie chcę Boga, który doświadcza. Ja nie chcę Boga, który mówi nie. Ja nie chcę Boga, który stawia granice. Ja chcę, Boże, żebyś Ty wszystko robił po mojej myśli, tak jak ja chcę. Jest tak często? Jest. Nieraz tak robiłem. Nieraz tak robiłem. A kiedy weszłem w miejsce, gdzie musiałem spić konsekwencje swojego nieposłuszeństwa Bogu, no to już było gorzej. I zobaczcie, wtedy nie chcemy Boga, nie chcemy Jego woli, nie chcemy mieć z Nim nic wspólnego, czekamy, aż problemy same przejdą. Wiecie, dlaczego o tym mówię? To wszystko robi świat. Świat robi po swojemu, żyje po swojemu. Świat i ludzie światowi swoje żądze i pożądliwości biorą, ile się da. Ale kiedy źle wybiorą i spadną na nich te konsekwencje, to wtedy, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego? Gdzie jest ten Bóg? Jaki Bóg? Przecież wszystko, za wszystko winią Boga. I tak też jest z chrześcijanami.
Tak też jest z chrześcijanami, że jak przyjdą ciemne problemy, ciemne doliny, jak przyjdą kłopoty, to obrażają się na Boga. To obrażają się tak na Boga, że niektórzy, którzy w ogóle nie chcą mieć z nim nic wspólnego, inni obarczają go odpowiedzialnością, a jeszcze inni, nie wiem nawet jak to nazwać, wchodzą w jakieś nijakie miejsce niebytu i czekają, aż problemy same się rozwiążą, i oni dopiero wtedy wrócą do Boga. Biblia już traci znaczenie. Społeczność z wierzącymi? No co ty? Do takiej osoby się dzwonić już praktycznie nie można. Nie tak powinno być, moi bracia i siostry. Co mówił psalmista? A wierzcie mi, że Dawid przeszedł tyle, wy znacie historię Dawida. Jak nie, to poczytajcie. Ile Dawid przeszedł, ile on przeszedł. On się tułał po jaskiniach, wyrok śmierci na nim wisiał. I on pisał, choćbym szedł ciemnymi dolinami, zła się nie ulęknę, bo co? Bo ty, Boże, jesteś ze mną. Bóg jest z nami w ciemnych dolinach, Bóg jest z nami w tych problemach, Bóg jest z nami w tych kłopotach, więc jeżeli przyjdą na ciebie próby doświadczenia, albo jeżeli będziesz musiał spić konsekwencje swojego nieposłuszeństwa Bogu, to nie obrażaj się na Boga. On ciągle jest w tym samym miejscu. On ciągle jest w tym samym miejscu. Pan Jezus powiedział, że jest z nami poprzez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Miałem kiedyś historię swoją w życiu. To było kilka lat temu, że przyszły na mnie takie problemy i doświadczenia, że sobie z nimi nie zaczą zacząłem sobie z nimi nie radzić. I kiedy szedłem do kogoś o pomoc, poradę, żeby ktoś mi pomógł rozwiązać problem, to wierzcie mi, że w konsekwencji wychodziło jeszcze gorzej. Jak gdzie się nie ruszyłem, to jeszcze większe bagno wpadłem. I myślałem, że oszaleję. Myślałem, że stracę rozum. Myślałem, że tu już jest koniec. Aż w końcu otworzyłem Biblię. Zacząłem czytać psalmy, zacząłem czytać księgę Hioba. Wyłączyłem się z rozwiązywania problemów, zostawiłem je swoim torem, skupiłem się na tym, co Bóg mówił poprzez księgę Hioba i przez księgę psalmów. I wierzcie mi, zacząłem być w takiej jakby bańce. Zacząłem tylko widzieć Boga, zacząłem tylko słuchać Boga. Problemy gdzieś tam były, kołysało nimi, ale później zaczęły się rozwiązywać. Na końcu tej historii oddałem chwałę Bogu. Czego się nauczyłem i co wam chcę przekazać jako świadectwo? To, że od tej pory, kiedy zaczynają gromy trzaskać, kiedy burze zaczynają być w moim życiu, kiedy coś jest nie tak, to od razu uciekam do Boga. Bóg nie jest na szarym końcu mojej listy, ale jest na pierwszym miejscu. Zostawiam wszystko i szukam Bożego oblicza. I wierzcie mi, że Bóg się do tego przyznaje. Nasz wzrok ma być skupiony w ciemnych dolinach na naszym Zbawicielu. Nasz wzrok ma być skupiony na Nim. Mamy się Mu poddać. Mamy wejść pod cienie, pod Jego skrzydła. Mamy być tak blisko, żeby, jak pisze 91 psalm, żeby chodzić w Jego cieniu. A wielu z nas, niestety, kiedy przychodzą problemy, doświadczenia, kłopoty, kryzysy, ucieka od Boga, obwinia Boga i nie chce mieć nic wspólnego. Moi drodzy bracia i siostry, nasza wiara właśnie jest aktywna nie kiedy jest fajnie, nie kiedy jest okej, ale właśnie kiedy są problemy. Bo łatwo się Boga błogosławi na zielonych pastwiskach. Ciężej oddaje się Mu chwałę w ciemnych dolinach. Zobaczcie, moi kochani, co Hiob przeszedł. Co Hiob przeszedł, co on przeszedł, ilu z nas nawet nie ma pojęcia. On stracił dzieci, stracił domostwo. Żona jego powiedziała: przeklnij Boga i umrzyj. Następnie jego ciało zostało wysypane trądem. Przyjaciele, którzy mieli go pocieszać, w końcu jeszcze bardziej mu dokładali. Hiob się motał. Hiob nie wiedział, co się dzieje. Raz stawiał na swoją sprawiedliwość, innym razem mówił, że nie wie, co się dzieje. Ale sam Bóg powiedział, że Bóg w tym wszystkim, że Hiob w tym wszystkim nie zgrzeszył Bogu. I teraz zobaczcie jeszcze jedną kwestię na początku. Hiob, w jaki sposób on wierzył w Boga? W jaki sposób wiódł religijne życie? Bo w pierwszych rozdziałach mamy relację, że on składał całopalenia za swoich synów, że być może oni zgrzeszyli, więc on już za nich składa samopalenia, jakby pokutę odprawia. Mamy, że jak on się tłumaczył, cały czas on stawiał na Boga. Bóg był realny w jego życiu. Ale na końcu tej historii, kiedy Bóg mówi: Hiobie,
Różnie mówiłeś, ale nigdy nie zgrzeszyłeś. I przez to, że zadałeś tak wiele pytań, ja dzisiaj przychodzę do ciebie i będę z tobą rozmawiał. I Hiob rozmawiał z Bogiem. I na końcu tej rozmowy mamy wspaniałe stwierdzenie, które mówi Hiob. Znałem cię, Boże, tylko z widzenia. Hiob wiódł religijne życie przed rozpoczęciem się jego historii. Wierzył w Boga, czcił go na swój jakiś sposób, ale przez te wszystkie doświadczenia nie zgrzeszył przeciwko Bogu i na końcu oddał chwałę, mówiąc, oddał chwałę Bogu i powiedział, że znał Boga tylko z widzenia. A teraz na go osobiście. Zobacz, jaka wspaniała historia, jaka cudowna historia, która nam pokazuje, że w ciemnych dolinach, w tych kłopotach, w tym wszystkim, co przeszedł Hiob, Bóg był z nim, a on zachował wierność Bogu. I na końcu historii, kiedy on właśnie mówi, że znał Boga tylko z widzenia, możemy się my nauczyć, że wiara Hioba została wzmocniona. Wiara Hioba została wzmocniona, bo poznał jeszcze głębiej, jeszcze mocniej Boga. I jeszcze taka moja mała myśl, bo często, kiedy przychodzą do nas pewne doświadczenia i problemy, zaraz mówimy, że to szatan. Zaraz mówimy, że szatan nas doświadcza, że to szatan nas atakuje, że mamy wszystko przez szatana. Hiob też był atakowany przez szatana, ale to wszystko było z woli Bożej. Bóg na to zezwolił. Więc nie bądź taki śpieszny, kiedy mówisz, że wszystko jest przez diabła, że diabeł cię atakuje, że diabeł cię doświadcza, że wszystkie ataki masz diabelska, bo być może to wszystko jest ingerencją Bożą. Zresztą mamy obietnicę ze Słowa Bożego, że nic się nie dzieje bez Bożej woli. Ale co chcę przez to powiedzieć, że kogo kocha Bóg, tego smacha, smaga i karci. I kiedy zaczynają spadać na ciebie problemy, nie bądź takim szybki w tym, że to diabeł jest. Bo być może Bóg dozwolił na to, co przechodzisz, albo co przechodziłeś, albo co będziesz przechodził, po to, żeby wypróbować twoją wiarę. Czy ty naprawdę wierzysz w Boga? Czy tak jak świat? Wierzysz, ale kiedy są problemy, to będę robił po swojemu. Będę na swój sposób rozwiązywał problemy, albo się obrażę na Boga, ale to wszystko tylko pokaże, w którym miejscu tak naprawdę jesteś. To tak jak żołnierz. Dzisiaj w czasach pokoju on sobie jeździ do swojej pracy, czasami jeżdżą na poligon, ale kiedy wybuchnie wojna, to dopiero będzie wiadomo, jakim on jest naprawdę żołnierzem. Dopiero wszystkie te treningi, wszystko wykaże w polu walki, czy jest on prawdziwym żołnierzem. I kiedy my wchodzimy w ciemne doliny, bądźmy ostrożni. Kto tak naprawdę za tym stoi? Rozważmy to. Rozważmy to bardzo ostrożnie. Bo się okaże, że a z jednej strony być może zgrzeszyłeś dużo wcześniej i byłeś nieposłuszny Bogu. I teraz pijasz tego konsekwencje. Więc trzeba zacząć pokutować, przeprosić Boga. Trzeba rozeznać źródło problemu. Bo możesz się motać, możesz Boga obwiniać, możesz diabła obwiniać, a być może spijasz tak naprawdę konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. Bóg mówił na przykład, nie kupuj tego, a ty to kupiłeś i masz z tego powodu jakieś problemy. I obwiniasz Boga, obwiniasz wszystkich. Ale tak naprawdę może spijasz konsekwencje swoich grzechów, swojego nieposłuszeństwa. B. Punkt B jest taki, że kiedy przyjdą na ciebie ciężkie problemy i doświadczenia, Bóg powiedział, że kogo kocha, tego smaga i karci. Smaga i karci, bo chce nas oczyścić. Chce nam coś pokazać. Chce nas oczyścić z jakiejś naszej nieprawości, przyzwyczajenia, nałogu, z jakiegoś grzechu. I być może akurat teraz to, co przechodzisz, jest dopustem Bożym. Być może Bóg zsyła na ciebie łaskę, bo chce cię czegoś z czegoś oczyścić. I w końcu punkt C jest taki, że kiedy przychodzą na ciebie doświadczenia, problemy i kłopoty, Bóg specjalnie dopuścił cię do tego miejsca, żebyś sam zobaczył, w co tak naprawdę wierzysz. W którym miejscu jesteś. Jak naprawdę wygląda twoja wiara. I Bóg chce oczyścić twoją niewiarę, wprowadzić cię w miejsce wiary, wzmocnić swoją wiarę, żeby była jeszcze głębsza. Jeżeli przyjdą na nas doświadczenia, jeżeli przyjdą na nas prześladowania, te, które są zapisane w Księdze Objawienia, to jeżeli dzisiaj nie przejdziesz tych małych doświadczeń, to w tych naprawdę ciężkich, kiedy będą nam przykładać miecz do głowy i będą kazali nam opowiedzieć za Jezusem albo Allahem, albo za czymś innym, to ty możesz się wystraszyć i nie przejść tej próby wiary. Ale kiedy wcześniej Bóg cię doświadczy i przejdziesz te wszystkie swoje ciemne doliny z Bogiem,
ze swoim wzrokiem skupionym na Boga, to twoja wiara będzie już mocna, zbudowana i łatwiej ci będzie przejść inne doświadczenia. Więc moi drodzy bracia i siostry, kochani, w Jezusie Chrystusie, powtórzę to, co powiedziałem na początku. Bóg okazał nam łaskę. Bóg zbawił nas poprzez swoją łaskę, nie z uczynków. Bóg okazał nam miłosierdzie. Bóg posłał na krzyż swojego Syna za twoje, za moje grzechy. I okazał nam łaskę, zbawiając nas. I Bóg chce dalej nas prowadzić. Jak często jest napisane w Ewangelii Mateusza, że mamy wytrwać do końca. Na końcu się okaże nasza wiara, na końcu się okaże, w którym miejscu jesteśmy. I Bóg wie, On to wie, On to wie, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że jesteśmy słabymi, że różnie to z nami jest. Ja też nie jestem lepszy, mimo że to ja nagrywam ten filmik, to ja nie jestem ten lepszy. Ja też wiele razy wejdę w miejsce, które mówię, o, nie wierzę w Boga. Okazałem nieposłuszeństwo. Poszłem po swojemu, nawet nie pytałem Boga. Albo pomodliłem, Panie Boże, czy Ty chcesz to albo tamto, amen, i tak poszłem robić swoje. Ja też nie jestem lepszy. I mówię to, żebyś ty i ja zbudował swoją wiarę. I kiedy, moi drodzy, Pan Jezus mówi, żebyśmy wytrwali do końca, to przez te wszystkie doświadczenia łatwiej nam będzie. Bracie i siostro, Bóg okazał nam łaskę, zbawiając nas z naszych grzechów. I On chce doprowadzić nas do końca tej wędrówki. Chce doprowadzić nas do końca tej pielgrzymki. Dlatego czasami będziemy przychodzić doświadczenia, problemy, kłopoty. Dlatego czasami będziemy przechodzić ciężkie chwile. Wiecie, co pisał apostoł Paweł do Tymoteusza? Że ci, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowania znosić będą. Amen, aleluja. Bóg nie obiecał nam nigdzie dobrobytu, błogosławieństwa, sławy, chwały i pieniędzy. Bóg nigdy nam tego nie obiecał, co świat proponuje. Zobaczcie, co nam Bóg obiecuje. Prześladowania, to, że stracimy życie dla Jego imienia, to, że będzie nas smagał, doświadczał, że będzie nas karcił. No, to nam Bóg obiecał. Ale obiecał, że w tym wszystkim On będzie z nami. Że On w tym wszystkim będzie z nami, zawsze będzie z nami. I kiedy tylko zwrócimy wzrok na Niego, kiedy zwrócimy wzrok na naszego Jezusa, to problemy już nie będą tak wielkie. I powiem wam, tak kończąc już powolutku, że mówię wam, że miałem taką historię, że praktycznie wszystko w moim życiu runęło, padło i poszedłem do Boga. I wiecie, czego mnie to nauczyło? Właśnie, nauczyło mnie, odebrałem z tego lekcję taką, którą się z wami dzisiaj też dzielę, że kiedy przyjdą na ciebie problemy, to biegnij od razu do Jezusa. Nie szukaj rozwiązań po swojemu. Nie szukaj swoich pomysłów. Nie staraj się przeczekać. Nie wchodź w miejsce jakiejś próżni. Nie obrażaj się na Boga, ale pędź jak małe dziecko w Jego ramiona. Pędź! On już tam jest! On już czeka. On powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata i On tam jest. Od Ciebie zależy. Od Ciebie zależy, co Ty wybierzesz. Nie Ewangelia Mateusza, ale na zakończenie. Ten fragment dzisiaj czytałem rano i myślę, że on jest też fajny do tematu, który dzisiaj nawiązuje. Drugi list Pawła do Koryntian, 10, 3 i 4. Drugi list Pawła do Koryntian, 10, 3 i 4. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Bracia i siostry, mamy wspaniały oręż. Mamy oręż, który niszczy warownię. Mamy oręż, który niszczy wszystkie pociski złego. Mamy modlitwę, mamy relację z Bogiem. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, więc nie uciekaj, tylko pędź w ramiona Jezusa Chrystusa. Nie obrażaj się, ale leć do swojego tatusia, leć do naszego Boga. On już tam jest, On chce nas błogosławić. To, co dzisiaj się dzieje wokół nas, to jest preludium do czasów ostatecznych. Jeszcze będzie gorzej, jeszcze większe prześladowania. Przecież nawet Pan Jezus powiedział nam, że będziemy mordowani. I wielu, którzy nas zabiją, będą myśleli, że robią służbę dla Boga. Zobaczcie, ten świat, nie? Będzie myślał, że kiedy nas zabije, to służy Bogu. Jak mamy przejść przez to? Jak mamy przejść, jak będziemy dzisiaj w problemach uciekać od Boga? Jak nie będziemy szukać Jego oblicza? To jak mamy się wtedy ostać? Zostawię Cię z tym pytaniem. Drogę już znasz.
problemy są, będą, były. Ale Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki wieków. I moi drodzy, chcę, żebyście zobaczyli, że Bóg jest Bogiem Świętym. Bóg dał nam wiele nakazów. Bóg dał nam wiele przykazań, ale dał nam też wiele obietnic. I dzisiaj chciałem chwilę się z wami podzielić na temat obietnic. Nie można mówić o jednym, nie zapominając o drugim. To wszystko musi być pełne. Nie możesz robić tego, co ci się tylko podoba i myślisz, że Bóg, wiecie, parawkę pod tym postawi. No bo niektórzy też mówią, że przecież w słowie jest napisane, że mogę wszystko. Tak, w Biblii pisze, mogę wszystko. Ale jeżeli doczytasz dalej, to pisze, że ale nie wszystko jest pożyteczne. To, że możesz wszystko, nie znaczy, że wszystko jest pożyteczne. I to nie znaczy, że Bóg się na wszystko zgadza. Że będziesz żył po swojemu, robił po swojemu. Będziesz naciągał swoje emocje, że to jest niby Boża wola. A żył bezbożnie. Więc moi drodzy, szukajmy oblicza Bożego w dobrym i złym czasie. W tym, co ma nadejść i w tym, co jest. Chwała naszemu Jezusowi. Chwała naszemu Jezusowi. Moi drodzy, bracia i siostry, jeżeli przeszedłaś przez jakieś ciemne doliny, przez jakieś problemy, to proszę, jeżeli zwycięsko przeszedłeś przez ten bój, to proszę, pod tym filmikiem opisz tą historię. Ja się zbuduję, ktoś, kto będzie to oglądał i czytał, się zbuduje i wszyscy razem się zbudujemy. Potrzebujemy takich świadectw. Potrzebujemy takich świadectw, ponieważ wielu chrześcijan, naprawdę wielu, chowa się i... No co ja tutaj będę ukrywał? Nie wierzy w Boga. Wielu chrześcijan nie wierzy w Boga. Tak naprawdę. Wyznaje Boga swoimi ustami, kocha Go, błogosławi. Ale tak naprawdę, wiecie, dopiero kiedy przychodzą problemy, wychodzi, czy tak naprawdę Mu ufamy, czy tak naprawdę w Niego wierzymy. Kiedy przychodzą ciemne doliny, to jest praktyka, nie teoria. W teorii wspaniałe sprawy i rzeczy się mówi. Praktyka pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy. Oddajmy chwałę naszemu Jezusowi z naszego życia. Ufajmy Mu w każdym czasie. Błogosławmy Jego imię za to, co dla nas już zrobił. Błogosławmy, co jeszcze dla nas chce zrobić. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Soli Deo Gloria. Zaprawdę powiadam wam, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki. Śmierci nie ujrzy na wieki.